Pasta z wędzonej makreli świetnie smakuje na kanapkach. Można też nią faszerować jajka czy warzywa, na przykład duże rzodkiewki. Ja najbardziej lubię pastę podaną na świeżym pieczywie z dodatkiem warzyw, ogórków, rzodkiewek czy oliwek. Pastę z makreli przygotowuje się szybko i prosto. Trzeba tylko bardzo uważać na ości. Koniecznie wypróbujcie ten przepis, a po inne zapraszam Was na mojego bloga www.talerzpokus.tv. Wędzoną makrelę oddzielam od skóry. Usuwam duże ości i dzielę ją na mniejsze kawałki. Następnie rozdrabniam rybę widelcem. Cały czas uważam, aby wyciągnąć wszystkie, nawet najmniejsze ości. Aby nie mieć tego problemu, mięso ryby można zmielić w maszynce do mięsa albo w blenderze. W ten sposób szybko pozbędziemy się ości, ale pasta będzie rzadsza. Makrele łatwiej się blenduje, jeśli doda się do niej majonez. Teraz jajka ugotowane na twardo kroję na mniejsze kawałki. Następnie rozdrabniam je widelcem. I dodaję do makreli. Cebulę kroję w bardzo drobną kostkę. Też oczywiście dodaję do pozostałych składników. Pastę przyprawiam pieprzem. Dodaję musztardę. Łączę składniki i wstawiam ją do lodówki na około godzinę, aby składniki przegryzły się. Pasta z makreli jest pyszna. Polecam ten przepis, a po inne zaglądajcie na bloga www.talerzpokus.tv.